Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Siemanko, tu Rudy, witajcie w kolejnym odcinku programu Trzymacie, takiego mini programu, w którym wybieram trzy klipy i Wam je polecam. A że jest to wersja wakacyjna, to wybieramy z tych, które znajdują się na playliście Mixtape TV. Dzisiejszą trójkę charakteryzować będzie jeden szczegół, mianowicie to, że będą to klipy, które mają masę ujęć i zazwyczaj montowanych bardzo szybko. Jedyneczka to Oki, jeden z jego najlepszych numerów, który nazywa się Sprzedałem się i opowiada piękną historię. Tam ujęć to jest po prostu masa, od kupowania klejnotów, granie koncertów, ludzie przed koncertami, jakieś reakcje. Tam ktoś skleił naprawdę masę materiału. I tu trzeba docenić, bo to jest bardzo szybko montowane, tych materiałów jest bardzo dużo. Strach pomyśleć, ile tego musiało być, żeby taki klip powstał. Ale nie oszukujmy się, klipy Okiego też zazwyczaj mają jakiś scenariusz, więc to nie była taka losowa zlepka, tylko faktycznie ułożony scenario do tego, żeby to była jakaś historia. I jest! Możecie poznać trochę od backstage'u Okiego, zobaczyć jego prywatne miny, reakcje, jakich ma znajomych, jak to wygląda, jak gra, jak przybija piątki. Coś takiego powiedziałbym od tyłu, ale to faktycznie trzeba przyznać, jest tam masa ujęć. Nie chcę wiedzieć, ile to kosztowało pracy, jeżeli chodzi o montaż, ale jak dla mnie sztos. Polecam i numer, i klip. Dwójeczka to klip Bersona, który nazywa się Słowo i trochę w przeciwieństwie do Okiego nie są to wesołe ujęcia, które pokazują jakieś tam życie, tylko są to szybko cięte ujęcia, najczęściej uliczne. Jest trochę Bersona w studiu, jest Berson z ziomkami, są ci, którzy idą. Tak naprawdę powiedziałbym ciemno, miejsko, ale też dosyć mocno pociachane. Tu mniej ujęć niż u Okiego, ale tu oddam hołd temu, kto to montował, bo to wygląda bardzo dobrze, ponieważ niektóre zresztą ujęcia, to widzicie po różnych klipach, nawet dublowane, dobrze zmontowane, szybko pocięte, wyglądają jak inne. Tutaj akurat jest tak, że niczego nie brakuje. Masa ciekawych takich ulicznych, zresztą pasujących do numeru ujęć, kleją się, jest to pomontowane elegancko, tu też musiała powstać naprawdę fura materiału. Czy się broni? Broni się. Czy numer się broni? Bardzo się broni. To numer Bersona, chyba jeden z moich ulubionych, dlatego Wy też sprawdźcie i numer, i klip. A najlepiej w Mixtape TV włączając telewizor. Trójeczka to numer, można by śmiało powiedzieć, który wjeżdża z przytupem. Chodzi o utwór Bon Appetit, który najprawdopodobniej kojarzą absolutnie wszyscy. To KB i Michel i klip, który również jest mocno pociachany, ale trochę inaczej. Nie ma historii backstage'owych, nie ma takiej stricte ulicy, jest cała historia, bo jest pakowanie płyty w folię, w woreczki, sprzedawanie i działanie i Bon Appetit. To fajna metafora zresztą, kiedy mówisz Bon Appetit, żeby ktoś się raczył twoją muzą, bo wydaje mi się, że o to chodzi. Ale tu też materiału sporo, pociechane sporo i kiedy jest szybki numer, to tak jak u Bersona i tak samo w Bon Appetit pasują szybkie ujęcia, więc jest mik, 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 mik i człowiek taki się czuje, powiedziałbym, półsportowo oglądając takie klipy, bo jak się wloką, to później człowiek jak siedzi i go muli, a tu ciach, 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 zresztą przytup, beat, opór, szybko wszystko się dzieje i tu też masa materiału zużyta. Zresztą, jeżeli nie widzieliście tego klipu, to polecam Wam oglądanie Mixtape TV, bo on też pojawia się na naszej playliście. A co złego to nie ja, dziękuję, Rudy Elo.